Dzień dobry. Nazywam się Anna Panasewicz. Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Być może niektórzy z was znają mnie z wcześniejszych wystąpień takich, gdzie było mięcho, były narzędzia, były metody. Dzisiaj będzie trochę inaczej. Dzisiaj będzie refleksyjnie, a Panaski refleksyjnie. Dzisiaj opowiem o tym, że mam dość. Ale zanim o tym opowiem, nie działa. No, dlaczego nie działa? Na swoim komputerze? No. no. Dobra, okej. Okay. No, no proszę cię, Marcie, nie przyjmij prezentacji. Działa. Zobacz, działam. Dobrze, działa, przepraszam. Dobra, okay. dobra, wiecie co to jest? Mandala, Mandala dokładnie. E, znacie filozofię mandali, prawda? Wiecie w jakim celu się ją usypuje bądź rysuje. E, niedawno odkryłam e, taką. Umiejętność w sobie, może przyjemność zrysowania tej mandali. Chociaż rysuję już od dłuższego czasu. Zaczęłam od skecznotek, potem od jakichś takich zentangli i tak dalej. Doszło do mandali. Wiecie dlaczego to rysuję? Bo to jest bardzo fajny sposób na czyszczenie głowy. To jest sposób na czyszczenie głowy właśnie w takich chwilach, kiedy mam dość, kiedy już po prostu ręce upadają i dopada mnie bezsilność, i nie wiem co dalej. Czasem. Lampka deadlineu świeci podwójnym czerwonym kolorem. Milion myśli i lęki, że nie zdążę, e, i wtedy czuję właśnie, że mimo, że ona tam świeci, muszę to zrobić. Siadam i rysuję. E, czasem mam takie myśli, że rzucę wszystko i wyjadę w bieszczady. Dlaczego? Właśnie, co to znaczy, że nauczyciel ma dość? Co sprawia, co w moim życiu sprawiło, że nagle zaczęłam mieć dość? Heraklit powiedział, że, jedno, że jedyną stałą rzeczą jest w życiu człowieka jest zmiana. Wiecie, taka zmiana, że w ciągu każdej sekundy obumierają nam komórki, prawda, starzejemy się, nie wiem, siwieją nam włosy. Ale ta zmiana jest taka powolna, wiecie, nudy, jak usztura, nic się nie dzieje. Więc pomyślałam, że dokonam bardziej spektakularnej zmiany w swoim życiu, jak na Apanaski przystało i zmieniłam w tym życiu wszystko. Zmieniłam życie prywatne, zmieniłam życie zawodowe i z małej miejscowości przeprowadziłam się do miasta i opowiem o tej zmianie zawodowej, bo ona jest ciekawsza chyba. I oto z małej szkoły, niepublicznej szkoły, w której miałam 11 uczniów, Idealne warunki pracy. Szkoła, która była oazą spokoju. Tam świat naprawdę płynął w swoim tempie. E, miałam wszystko, czego mogę tylko zapragnąć. Mogę z czystym też e, sumieniem i odpowiedzialnością powiedzieć, że tę szkołę trochę współtworzyłam, więc wiele moich pomysłów tam zostało wdrożonych, jak pączek w maśle. I postanowiłam to zmienić. E, przejść do szkoły publicznej. Do szkoły, w której wiele rzeczy wygląda zupełnie inaczej. Nie mogę powiedzieć, że gorzej, inaczej. Mówi się, że człowiek buduje swój warsztat, nauczyciel buduje swój warsztat przez 10 lat. Ja budowałam tam ten warsztat przez 14 lat, i wydawało mi się, że oto jestem mistrzem w swoim zawodzie, chociaż nie spoczęłam na laurach i ciągle uczyłam się nowych rzeczy, ale wiele metod. Wypracowanych tam sprawdzało się. Oczywiście posłuchałam o tej szkole, do której szłam, od Jacka, Celiny, którzy tam też pracują. Wiele dobrych rzeczy, więc nie byłam nastawiona źle, myśląc sobie, kurczę, idę z takiej fajnej szkoły do jakiegoś Mordoru. I pełna nadziei, do tej szkoły poszłam. Ale czasem bywa tak, że niestety ta nadzieja nas nabiera i to, co tam zostałam, albo może to, co przy, przytrafiło mi się w ciągu tego semestru, który tam już pracuję, trochę rozminęło się z moimi oczekiwaniami, i przyszedł taki czas, że musiałam przewartościować wszystko to, co dotychczas, czego się dotychczas nauczyłam. Dostałam klasę 22-osobową. Powiecie, hmm, przecież to całkiem normalne. Wy też takie klasy macie, prawda? No właśnie. Dla mnie to była nowość. Oczywiście, wszystkie pomoce, które wcześniej sobie wypracowałam, wiecie, robię takie różne rzeczy ze śmieci, przeliczyłam, zobaczyłam, czy to da się jakoś wykorzystać w tej takiej, wiecie, hordzie 22, 22 oso osobników małych. No tak, pomyślałam sobie, dobra, świetnie, możemy zrobić jakieś z, zajęcia ze stacjami. Prawda, tu sobie jeszcze ze dwa kabumy dorobię. Tu najwyżej trochę więcej wydam na e, wydrukowanie kart i tak dalej, ale spokojnie, damy radę. Pełna nadziei. Idę. Pierwszego dnia pierwsze zajęcia. I co zostaje? Coś, czego miałam już w pierwszym dniu dość i my cały dzień się uczyliśmy. Nie mówić Dzień dobry. To było straszne, słuchajcie. Te dzieciaki po prostu tak wyuczone, kiedy przyszła i powiedziałam im dzień dobry, one tak odpowiedziały. I dzisiaj to Marcin tutaj pięknie też uskutecznił. Cały dzień uczyliśmy się mówić normalnie dzień dobry. I ja mówię: "Dzień dobry", "Dzień do... Nie, jeszcze raz. I ja mówię: "Jaki idziesz do sklepu to co mówisz? Dzień dobry". No, "Dzień dobry", no to proszę bardzo, "Dzień dobry". I słuchajcie, moje pierwszaki Chyba jako jedyna klasa w szkole, Jacek to może potwierdzić. Kiedy się wchodzi i ktoś mówi dzień dobry, dzieci normalnie mówią dzień dobry. Nauczyły się. Wow, jest sukces. Chociaż ten pierwszy dzień i kilka następnych wyglądało też tak. E, tym uciekającym z piłką jestem oczywiście ja. E, ale czasem też byłam tym goniącym. I w zasadzie chyba nawet częściej byłam tym goniącym. Wiecie, goniłam za każdą sekundą ich uwagi. Wszystkie metody, wszystkie sposoby zwrócenia ich uwagi na mnie nagle nie działały. I myślę sobie, co jest, dlaczego? Szukałam różnych sposobów, metod, no w końcu jakieś tam znalazłam, ale to trwało bardzo, bardzo długo. One po prostu ten moment koncentracji miały tak krótki, i wystarczyło po prostu, że odwrócę głowę na chwilę, odwracam się z powrotem i już ich nie ma, wiecie, jak karaluchy, które się rozbiegają, kiedy zapalamy światło. I mówię, nie, nie wierzę. Mało tego, ze zdziwieniem stwierdziłam, że na nich działa karta pracy. Kiedy dostają kartę pracy. Siedzą jak trusie i wypełniają. Mówię, o matko, te dzieci mają 7 lat, a one działają jak studenci. A kiedy przyniosłam pierwszy raz na zajęcia z eksperymentami balony, to miałam ochotę po prostu uciec stamtąd. One po prostu, wiecie co, możecie sobie tylko wyobrazić, dostały te balony, skończyło się po prostu na jakiejś bitwie i w ogóle nie miałam szans się przebić. Ja goniłam za nimi. Ja wychodziłam tak zmęczona po tych zajęciach, że już wtedy pomyślałam sobie, nie ja już po prostu nie, nie dam rady, nie dam rady. Niektóre zajęcia wyglądały tak. To są oni walka o przetrwanie. Wchodzisz do grupy 22-osobowej. Oczywiście, jako refleksyjny i w miarę doświadczony nauczyciel, myślisz sobie o tym, że musisz mieć tyle rzeczy, żeby każdy dostał, albo jeżeli. Mam jakieś zadanie na tablicy interaktywnej, to muszę mieć tyle przykładów, żeby każdy podszedł. A te dzieciaki reagowały, nie wiem czy nauczone doświadczeniem, nie wiem skąd to się bierze. Yy, one po prostu walczyły o to. Ja, ja, proszę pani, ja, ja. Ja mówię, kochany, poczekaj, zaraz będziesz. Oczywiście się obrażały i tak dalej, i one mi nie wierzyły. I teraz. Musiałam wypracować w nich zaufanie do mnie. Ja nie mogłam ani przez moment y, mm, okłamać ich, tak? Bo gdybym powiedziała: "Słuchaj, będziesz za chwilę będziesz" i nagle kończy się lekcja i on nie był, no to wiecie, no to sobie myślę koniec. Następnym razem będę walczył i będę pierwszy, tak? I to też zauważyłam w innych klasach, w których byłam, takich właśnie tych licznych. Że tak to się niestety odbywa, i trzeba wypracować w tych dzieciach to przekonanie, że pani ich nie okłamie. Jak pani mówi, że dostaniesz, wcześniej tego nigdy nie doświadczyłam, no bo miałam też mało liczne grupy, prawda? I tutaj nagle musiałam to na nowo wypracować. Czasem <laughs> te lekcje wyglądały też tak. To jestem ja. Słuchajcie, taki poziom hałasu. Oczywiście. Już nie mówię o poziomie hałasu podczas przerw, bo to, to po prostu naprawdę przechodziło moje wszelkie. Ja wiedziałam, bo nauczyciele opowiadają, że w szkołach jest głośno i tak dalej, ale ja nie myślałam, że aż tak. W mojej starej szkole było tak cicho, że słychać było, yy, w budynku słychać było meczenie? meczenie? Kozy? Meczenie, tak. Czy rżenie konia, który tam za, za płotem sobie bytował. A tutaj po prostu człowiek własnych myśli nie słyszy. Kompletnie. Na lekcji było podobnie. Myślę sobie, skąd to się bierze? Dlaczego te dzieci nie rozmawiają ze sobą, tylko do siebie po prostu krzyczą? Nie wiem, czy to jest tak, że generalnie jest wszędzie głośno. Czy to bajki, który, które oglądają, w których ciągle jest jakaś walka, pogoń i tak dalej. Powiem Wam taki przykład. Poszliśmy na przedstawienie, które odbywało się w naszej szkole, przyjechało dwoje aktorów, rozwiesili jakiś parawan, dwie szmaty, wychodzą, przebrani, raz tak, raz tak. I jest to bajka o Koguciku i lisie. Nie, o Koguciku i tak, to jest taka rosyjska bajka, gdzie kogucik mieszka w domku z jakimś zwierzęciem, nie wiem, z lis? No nie, no lis, tak. I ten kogucik jest głupiutki i on mu mówi, jak ja wyjdę z domu, to ty nie otwieraj, nawet jak ktoś tam będzie pukał. Znacie tą bajkę? I tam taka akcja dzieje się w tej bajce, dla mnie niepojęta, że ta bajka została zamieniona w gagi sytuacyjne i te dzieci ryczą na tej sali. Nie ma momentu wyciszenia, skupienia, tylko jest po prostu ciągły krzyk, i biegnie tam ten wilk, czy kto to tam przyszedł, żeby zeżreć tego kogucika, przywraca się. Co robią dzieci? Śmieją się, ryć, a potem my się dziwimy, że kolega się przywraca na korytarzu i one się śmieją. Przynoszą, pamiętacie, gang słodziaków? Wiecie, za co to służyło? Za piłki. Oni kopali tym i ja po prostu byłam przerażona widząc to, i trzeba było ich wziąć, wytłumaczyć, powiedzieć, poprosiłam, żeby przynieśli swoje pluszaki, rozmowa o tym, kim jest dla nich pluszak. I potem było tak, że to była jedyna klasa w szkole, która nie kopała tymi słodziakami. I oni sami szukali, proszę pani, oni kopią te słodziaki. Ja mówię, to idź mu, wytłumacz, powiedz dlaczego, no, ale wiecie, jak to jest, tak? Tam starszy mówi, weź, małe, tam. W każdym razie, każdą rzecz trzeba było im naprawdę dosłownie wytłumaczyć, i to zaczęło jakoś tam działać. Na te wszystkie takie, właśnie, bajki, które pobudzają bardziej ich do takich właśnie akcji napędzania się i wariowania, wymyśliłam, że będę im czytać. Będę im czytać spokojnie, będę. I to zaczęło działać, ale to naprawdę był bardzo długi proces, i to wymagało, Mnóstwo czasu i wiecie, ktoś by powiedział: Kurczę, tyle czasu tracę, nie realizuję podstawy programowej. Nie, nie, to nie tak. Nawet gdybym miała przez rok czasu wypracowywać pewne mechanizmy, to jestem w stanie na to poświęcić czas, bo ja wiem, że w drugiej, trzeciej klasie to zaprocentuję. Już zaczęło, ale ten pierwszy semestr naprawdę był ciężki. I październik, listopad to Autentycznie. Możecie zapytać moich przyjaciół. Ja wracałam do domu, 25 minut płakałam. Płakałam, bo myślałam sobie, Boże, ja nic nie umiem. 14 lat pracy w piach. Żadna metoda. Co zrobić? Nie, no po prostu nic się nie da zrobić. Chociaż czasami były takie momenty, że nam wychodziło, ale to były takie mikromomenty. I ja się wtedy tak strasznie cieszyłam. I najlepsze były piątki, bo wiecie co, w środę zawsze była jakaś wielka akcja związana z pobiciem, to znaczy pobiciem, no w sensie wiecie, ktoś tam komuś coś, e, bądź jakąś tam akcją, właśnie dotyczącą kopania e, m, słodziaków. I w piątek już było cudownie. I tak jak na tym slajdzie widzicie, jak gospodyni domowa, która sprząta i chciałaby wcisnąć guzik, zapisz, to ja też tak sobie myślałam, jest, w piątek jest tak pięknie, cudowny weekend, w poniedziałek przychodzę i jest znowu tak, albo tak. Nie? No więc e, oczywiście przyszedł taki moment, a jeszcze zapomniałam Wam o czymś opowiedzieć, co jest też inne niż to, to co do, dotychczas miałam. Nie mam nagle swojego, swojej przestrzeni. Bo oto cudownie w naszej polskiej szkole zaistniała zmianowość. Co jest po prostu chyba najgorszą rzeczą, która mogła zaistnieć, i pewnie widzę kiwanie głową, przyznajecie to samo. Trzy czwarte mojej klasy rano od siódmej godziny do jedenastej siedzi w świetlicy. Oni przychodzą o jedenastej i na wejściu. Proszę pani, ile mamy dzisiaj lekcji? I ja już wiedziałam, że w tym dniu niczego nie zrobię. Oni są już pokłóceni ze sobą, znudzeni, już im się nic nie chce i tak dalej, wybawieni. Oni najchętniej poszliby na dwór. Często to robiłam, po prostu brałam i szliśmy na podwórko, o ile pogoda pozwalała, żeby się po prostu wyganiali. Ale jak na siódmej, ósmej lekcji mieliśmy jeszcze robić coś sensownego, było naprawdę bardzo ciężko. Tyle, że jak ja organizowałam im. Zajęcia typu nauka przez działanie, to przypomnijcie sobie, na nich to nie działało, bo oni woleli kartę pracy. Straszne. I pomyślałam sobie, dobra, chcecie karty pracy, to ok. Ale później sobie myślałam, nie, przecież ja się zanudzę na tych lekcjach. Co ja będę robić? No, jestem taką osobą, która lubi wartką akcję. I to nie jest tak, że ja miałam ich przystosowywać do mojego stylu pracy, ale ja wierzę, że nauka przez działanie naprawdę daje. O wiele większe efekty. No i przyszedł taki moment, i słuchajcie, pomyślałam sobie, nie da się nic zrobić. Trudno, jakoś przetrwam ten rok, może następny będzie lepiej, a może nie, a może się zwolnię i pójdę gdzie indziej i w ogóle odejdę ze szkoły, bo też takie myśli przyszły. I właśnie, czy miewacie też takie momenty, że. Macie dość i myślicie sobie, nie, już i nic nie da zrobić. I czy macie też taki impuls, który jednak powoduje, że działacie mimo wszystko? Chciałabym, żebyście mi o tym powiedzieli. Jeżeli możecie wejść na swoich telefonach na stronę www.menti.com i wpiszecie ten kod, który widzicie, spróbujcie mi, proszę, odpowiedzieć, na to pytanie, co jest Twoim impulsem do działania mimo tych wszystkich trudności, które napotykacie? Bo wierzę, że te trudności, które ja napotkałam, też... Macie. Być może macie nawet więcej, bo jak słyszę nieraz opowieści o tym, jak, jakie kłody pod nogi mają rzucane nauczyciele, to ja myślę sobie, dobra, to te moje problemy z dwudziestką dwójką dzieciaków i z niesłuchaniem i z tymi kartami pracy, pracy, to może nie są jakieś wielkie problemy. I był taki moment, jeżeli możecie, to wpisujcie te odpowiedzi, ja je później wam wyświetlę. I był taki moment, Poszłam do Jacka, Jacek pracuje w tej samej szkole, w katakumbach, czyli w podziemiu, i mówię, Jacek, mam dość, ja już, ja już więcej nie mogę. I on mówi do mnie tak, no wiem, wiesz co, ale taka Jolka Okunieska to zawsze miała 25 osób w klasie i ona może. Okej. Okay. To było takie jedno kopnięcie w głowę. E i takie kopnięcie w głowę dało mi e, chyba takiego też kopa do działania. E, Heraklit, o którym już wspominałam, e, powiedział też, że każdy może zajrzeć w swoje wnętrze i może zmienić coś w swoim życiu, tylko musi ze sobą też pogadać. I może wdrożyć jakieś zmiany, jakieś elementy, które mogą zmienić tę sytuację. Tylko tak sobie pomyślałam, jak na przykład dzisiaj jesteście tutaj na tej konferencji, byliście rok temu, to te zmiany, które chcielibyście wdrożyć, a widzicie tutaj, to niekoniecznie zadziałają u Was na Waszym polu, tak jeden do jednego. Dlatego trzeba je zawsze oczywiście dostosować do swoich warunków. Ale po, i, i miałam taką refleksję jeszcze nawet, że. Kiedyś zawsze na konferencjach pokazywałam, że to się da zrobić, to się da zrobić. Tutaj można takie zajęcia organizować i w ogóle fajerwerki. I w takim momencie załamania pomyślałam sobie, nie, nie da się. Ja wyjdę na tych inspiracjach, przeproszę wszystkich nauczycieli za to, co mówiłam, że, że ja im tam sprzedawałam takie mrzonki, nie? że to można, to przecież nie można, w ogóle nie da się. Ale jednak was nie przeproszę. E, oczywiście trzeba zachować spokój, trzeba porozmawiać ze sobą i pomyśleć, co się chce osiągnąć. Nie wszystko naraz. Ułożyć sobie tam te cele swoje i jak się zacznie realizować te cele, to bardzo ważnym momentem jest spojrzeć za jakiś czas, jak, ten, jak, jak odległy ten cel wydawał się wtedy, kiedy go sobie założyliśmy? Ja w momencie, kiedy sobie założyłam, że nauczę moje dzieci uczyć się przez działanie, to wtedy to mi się wydawało tak strasznie odległe. Dzisiaj wiem, że jestem już bliżej tego celu. Pewnie jeszcze trochę brakuje, ale już ileś kroków do przodu poczyniłam, więc myślę, że takie przekonanie wewnętrzne też jest bardzo potrzebne. No i co jest ważne, to to, żeby pamiętać o dobrych momentach. O tym zawsze mi mówi Iwona. Przypomnij sobie wszystkie te chwile, kiedy było fajnie, kiedy zrobiliście coś miłego, kiedy zrobiliście coś dobrego, bo te momenty też budują poczucie sprawstwa. I oto udało mi się wielokrotnie zrealizować naprawdę fajną lekcję, lekcję przez działanie. I to nie jest tak, że wypełniamy karty pracy, oczywiście przygotowuję dla nich karty pracy, ale trochę inne niż te, które są w ćwiczeniach, które są totalnie beznadziejne. I na szczęście moi rodzice uwierzyli mi i nie, nie cisną, żebyśmy je wypełniali, bo na blogu pokazuję, jak pracujemy, opowiadam im o tym, dzieciaki też chodzą i mówią, co się dzieje, więc nie jest tak, że nic nie robimy. Gramy oczywiście, współpracujemy. Wiecie co? Odkryłam taką fajną rzecz że jak się dzieciaki nauczy współpracować, to to zdejmuje bardzo dużo roboty ze mnie. Bo jak oni siedzą czwórkami i siedzi tam zawsze jakiś lider, to jak ja dam zadanie, to ja nie muszę podejść do każdej czwórki, do każdej czwórki, do każdego z osobna, wytłumaczyć, bo im wytłumaczy lider. A to, że nie ma oceniania, to oni, między nimi nie ma żadnego wyścigu szczurów, tak? Oni nie pędzą, że ja dostanę piątkę, nikomu nie pokażę, ja zrobię, nie pokażę. I zawsze mówię, musicie sobie pomagać nawzajem, wy macie tutaj siebie, po to jesteście. Wprowadziłam też taką zasadę, że raz w miesiącu zmieniamy mm, usadzenie, i, i za każdym razem siedzą z kimś innym. Na początku było takie: ja nie będę z tym siedział, nie chcę z nim siedzieć. Ja wiem, ludzie, trzeba się poznać, trzeba dać sobie szansę, nauczyć się stylu pracy, tak? I to zadziałało, i oni się już teraz sami domagają, proszę pani, kiedy będzie zmiana, kiedy będzie zmiana, i oni czekają, żeby z każdym z klasy usiąść. I na początku było ciężko, i mogłam powiedzieć: Dobra, nie będę się kopać z koniem, trudno, siedźcie, tak i już. Nie, jeżeli się jakoś tam wytrwale w swoich działaniach tkwi, to polubiłam w łefy których nigdy nie prowadziłam i dla mnie to też była nowość. W tamtej szkole miałam o wiele więcej innych przedmiotów i obowiązków, które zdejmowały ze mnie prowadzenie WF-ów, i oczywiście byłam przerażona, ale nagle odkryłam: wow, mam wielką salę, mam piłki, mam pachołki, mam cholachopy i tak dalej. I cała masa fajnych zajęć. Tu dziękuję Witi, która założyła profil, na którym wrzuca różne filmiki fajne z, y, y, dotyczące zajęć z WF-u. Tam jest kopalnia pomysłów i z tych właśnie korzyści. No i na koniec prace plastyczne. Ta praca plastyczna to było chyba takie, to, było, to był strzał w stopę, słuchajcie, trochę, ale to była taka chyba też podświadoma chęć udowodnienia sobie, że jednak można. Zobaczcie, ile rzeczy oni wszystko robili sami, musieli... Powycinać te elementy z tych wytłoczek, pomalować je, a potem to wszystko posklejać, poprzyklejać na klej magii, który wiadomo jest wredny, rozlewa się i tak dalej, nie chce się kleić. Słuchajcie, robiliśmy to cały dzień. Ja podchodziłam im, pomagałam, a, i po chwili odwracałam się i, I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, się. Tak, no dobrze, to spróbujmy jeszcze raz, wiecie. To były takie momenty, ale jak zrobiliśmy, ja im powiedziałam, ja mówię, zobaczcie, robiliśmy to przez trzy lekcje. Zrobiliście wszystko sami. Jesteście wielcy. I oni się też w ogóle nauczyli cieszyć z takich momentów, bo ja to trochę też napędzam. Bijemy sobie brawo, gdzie na początku wiecie, takie tyczne brawa. Ja mówię, cieszymy się z sukcesu innych. Musicie się cieszyć, bo potem ktoś będzie się cieszył z, was, z waszego sukcesu. I oni się naprawdę autentycznie cieszyli. W takich momentach, kiedy jesteśmy z tacy już zdołowani, nic nam się nie chce, pomagają mentorzy. Mam takie dwie osoby, które kopią mnie w głowę skutecznie, pozwalam im na to. Różnie to robią, każdy ma swój styl z półobrotu, z wyskoku. Działa. To jest naprawdę ważna osoba w naszym życiu, żeby mieć takiego mentora, taką osobę, która cię wspiera, ale tak konstruktywnie. Wiecie, takiego coacha. E, I to są osoby, które mnie kopią. Mam jeszcze takiego mentora duchowego, który mnie nie kopie, bo on nie uznaje e, przemocy, ale, ale tak bardziej duchowo do mnie przemawia. I to jest naprawdę ważne. Pewnie każdy z Was też takiego mentora ma, a jeżeli nie, to na pewno go znajdźcie. Belszy organizują też serię webinarów pozdrówko, widząc, co dzieje się też z nauczycielami, jakie zniechęcenie spowodowane trudnościami w naszej szkole, więc zachęcam, bo to są też bardzo ciekawe wystąpienia. W najbliższym czasie również będzie jedno z takich wystąpień organizowane przez Instytut Edukacji Pozytywnej. Wcześniej było wystąpienie Jacka Pyrzalskiego, polecam, bardzo ciekawe nagranie, to znajdziecie na stronie superbelwszy.edu.pl i znowu Heraklit, który mówi, że Mickiewicz później trochę to odgapił i tam Litwo, Ojczyzna moja, ile cię trzeba kochać, tak, tak, ten się... Dokładnie. Aż, y, aż stracisz. Czyli jeżeli my tego nie, y, nie doświadczymy, to jakby nie mamy takiego poczucia, Radości z tego, że to posiadamy, tak? jesteśmy ciągle zdrowi, to w ogóle nie doceniamy tego, że jesteśmy zdrowi. Dopiero zaczynamy to zdrowie doceniać, kiedy, kiedy zachorujemy i tak samo jest w szkole. Jeżeli Zobaczcie, ja 14, no nie, dobra, pierwsze dwa lata w tej szkole niepublicznej było ciężkie, bo pracowałam za najniższą krajową, sprzątałam salę, toalety, korytarze, tak, dzisiaj nie wstydzę się tego powiedzieć, ale to nauczyło mnie też pokory, ale później przez kolejne 12 lat był spokój. I człowiek się trochę tak, wiecie, uśpił, nie? I ja myślałam, że wszędzie tak jest. Nie, okazuje się, że nie. Ale, mimo wszystko, można, tylko po prostu trzeba to wewnętrznie chcieć pokonać trzeba chcieć dokonać jakiejś zmiany trzeba umieć ze sobą porozmawiać i znaleźć ten środek i cierpliwie, powoli dążyć do celu. I życzę Wam wszystkim, żebyście Znaleźli taki spokój, ale żebyście znaleźli też takiego czyściciela głowy w tych trudnych momentach, kiedy macie dość, żebyście się nie poddawali, żebyście wiedzieli i wierzyli w swoją wartość. Przede wszystkim, e, mając poczucie odpowiedzialności za te małe istoty, że ich czas jest dany tu i teraz i my go nie mamy prawa zaprzepaścić. My musimy zrobić wszystko, żeby te dzieciaki coś wyniosły z tych. Z tej szkoły, z klas 1-3. I nie dajcie sobie wmówić nigdy, że robicie słabą robotę. Proszę. P y A, właśnie, dzięki Jacek. Pierwsza zmiana, dokładnie. Powiedziałam o zmianowości, ale nie powiedziałam o zmianie, która nastąpiła. Przekonałam moją panią dyrektor, mam bardzo fajną panią dyrektor, e i e rzeczowe argumenty przekonały ją o tym, żeby w drugim półroczu ta zmiana ta zmian, żeby nastąpiła zmiana dokładnie, bo w naszej szkole było tak, że przez cały rok była zmiana popołudniowa i potem dopiero w drugiej klasie miałam mieć pierwszą zmianę. I wyobraźcie sobie, że pracuję od dwóch tygodni na pierwszej zmianie i widzę naprawdę wielką różnicę. Dzieci przychodzą ze świeżym umysłem, wypoczęte, one się witają radośnie. Mało tego, słuchajcie, trzy lekcje, ja mówię, dobra, uwaga, pakujemy się za chwilę ewakuacja, bo wchodzi następna klasa. I one mówią tak już, ale szybko. A wcześniej tego nie było. I ja wiem, że teraz jestem w stanie więcej wypracować. Ja wiem, że nie jesteśmy w stanie wpłynąć na to, żeby w ogóle zmianowość zniknęła. Ale jakby widać te różnice i o tym też trzeba mówić swoim dyrektorom. Życzę Wam, zapisałam sobie, czego mam Wam życzyć. <grych> życzę Wam mądrych dyrektorów, życzę Wam motywatora. Życzę Wam impulsu i właśnie tego skutecznego czyściciela głowy, ale życzę Wam też chcenia takiego ciągłego i balansu, który y, łapiemy między życiem zawodowym a prywatnym, bo tego też musiałam się nauczyć. Kiedyś uciekałam w pracę i praca była moim życiem. Dzisiaj doceniam, lubię spędzać czas ze sobą, właśnie rysując mandale. Chcę Wam teraz jeszcze pokazać wyniki. Wyniki naszej e, moment. Przeciągam, proszę. Ciach. O. Co jest Twoim impulsem do działania? Dzieciaki. Tak, słuchajcie, jak ja przychodzę rano i wchodzi taka mała Hanka, przytulas, Albo Hubert, gdzie uczymy się, że jak się witamy, to znaczy że jak przychodzimy do szkoły, to się witamy. Dzień dobry, Hubert pani, tak, to jest jego dzień dobry. Czy uśmiechy w ogóle, siedzę czasem smutna i dzieciaki przychodzą, proszę pani, czy pani jest smutna? Tak, albo to właśnie ich cieszenie się, kiedy zrobimy coś fajnego. Uśmiech, o, widzicie, napisaliście to. Współpraca z innymi, co, którzy myślą podobnie jak ja. Tak, to też jest ważne, żeby znaleźć sobie taką grupę edu wariatów, którzy razem z nami działają. Przyjaciele, poczucie odpowiedzialności postępy uczniów niekoniecznie edukacyjne to pięknie jeżeli się z tego cieszymy nowe pomysły co tu jeszcze mamy można w dół można w dół dobra współpracowniczka uśmiech dziecka czyli widzicie jednak te dzieci nas tak nie, napędzają sukcesy wchodzę na bloga panaski dzięki super że to jest to ja wam pokażę bo wiecie co właśnie to jeszcze też ostatnia rzecz E, powiedziałam moim dzieciakom, ja im często mówię, że gdzieś wyjeżdżam e, i opowiadam im, gdzie. Chodzimy do map Google i oglądamy to miasto. E, w piątek im powiedziałam, że jadę i nie mówię im gdzie, żeby zajrzały na bloga w sobotę po południu. Tam będą dla nich pozdrowienia. I oto, oto pozdrowienia e, dla moich dzieciaków, które zrobiłam dzisiaj przed wystąpieniem. Szybciutko wrzuciłam na naszego klasowego bloga. Dziękuję.